zrobić. Siemanko widzowie, ja jestem Emil, witam was w nowym materiale na moim kanale i jest to nowa seria, w której będę odpowiadać na wasze pytania, dlaczego hejtuję, czyli krytykuję danego twórcę. W tym filmie poruszę również temat pewnego twórcy, który zbyt mocno zaczął się mną inspirować, stał się dosłownie moją kopią, także zapraszam was do oglądania. Moi drodzy, na samym starcie, jeżeli ta seria wam się spodoba i chcecie drugą część, drugi odcinek, to musicie tutaj dobić na start 200 łapek w górę, a wtedy taki film na pewno się pojawi. Jeżeli możecie wpaść na mojego Instagrama, zostawić tam obsa i polubić najnowszą fotkę, ja odwiedzę wasz profil i polubię wszystkie fotki, albo prawie, jakie macie na waszym profilu. Dlaczego tak bardzo krytykuję Paliona? Wszystko tak naprawdę zaczęło się od tego, że Palion zaczął perfidnie kopiować piosenki z zagranicy. No i przykładowo jest to oczywiście piosenka Gra i piosenka Zielone. Piosenka Zielone została skopiowana od piosenki Cadillac od Morgensterna, a piosenka Gra została skopiowana od piosenki Don't Play od KSI'a i Annemarii. Palion później zaczął tłumaczyć się, że Morgenstern jest jego idolem, tylko szkoda, że wytłumaczył się z tego dopiero po fakcie, kiedy ludzie zwrócili mu uwagę, że ta jego piosenka Zielone jest kopią piosenki właśnie Morgensterna i dopiero wtedy Palion dodał w opisie, że Morgenstern jest jego idolem. Tak to wcześniej nic o tym nie wspomniał. A co do piosenki Don't Play, nie wiem, czy w jakikolwiek sposób Palion się do tego odniósł. W swojej najnowszej piosence Zielony 2 ludzie niektórzy się doszukali, że ta piosenka też jest skopiowana od piosenki Morgensterna. Przysłuchałem sobie tej piosenki, tego bitu, który jest w niej użyty, ale to już jest moim zdaniem takie trochę naciągane, zresztą pokazywałem wam to w swoim shortcie. Niby jest jakieś podobieństwo, ale tutaj akurat Palion ma inne flow, zupełnie inny tekst i ten beat nawet jest troszeczkę inaczej zrobiony, także tutaj moim zdaniem jest to już takie lekko naciągane. Same piosenki Paliona są moim zdaniem ciężkie do odsłuchu i w niektórych przypadkach są wręcz asłuchalne. Pomimo tego, że jest w to duży wkład pracy, mianowicie teledyski, mix mastering, cała aranżacja i ogólnie zaangażowanie Paliona i wszystkich jego kumpli, którzy mu pomagają w tym miksie, w tych wszystkich piosenkach, to imo większość tych piosenek jest serio słuchalna. Piosenka przykładowo Zielone, Zielone 2, czy to właśnie Gra, czy inne tego typu piosenki, które wypuścił. Jedyna taka piosenka, która moim zdaniem, w sumie to dwie, które są całkiem słuchalne, jest to piosenka Ale, mimo tego, że ten tekst jest naprawdę głupi i nic z sobą nie wnosi, to ta piosenka jakoś wbiła mi się w banie. Tak samo jak piosenka Czerwone, w której moim zdaniem nie dość, że gość, który poleciał z nim na ficie, wyszło mu to bardzo dobrze, to sam Palion nie nawinął źle. Gdyby robił piosenki w takim stylu, to myślę, że można by było tego słuchać. Kolejnym problemem Paliona, który ja widzę, jest jego content. 5 lat temu Palion był takim normalnym, przeciętnym nastolatkiem, który tworzył filmy z pasji, było to widać, nie było to robione pod zarobek, tylko robił to dlatego, że to lubi. Miał taki naprawdę ciekawy content, typu jakieś różne eksperymenty, challenge, jakieś filmy ze swoimi kumplami. Jak ktoś to pamięta, to wie, o czym mówię. Zresztą jego początki YouTube'owe, no to wiadomo, jak każdy 14-13-latek zaczynał na YouTubie, no to te filmy nie były profesjonalne i szczerze lepiej się to oglądało niż te jego obecne filmy z Minecrafta. W mojej opinii jego content zaczął się staczać wtedy, kiedy zaczął robić całą serię nagrywania filmów, jak reaguje na coś, że coś jest takie, wiecie, niesamowite, ciekawe, wciągające, takie satysfakcjonujące. Ogólnie ten cały content był moim zdaniem tragiczny, bo twórca w ogóle nie wkładał w to żadnej pracy, tylko nagrywał sobie udawane reakcje, że coś go faktycznie tak satysfakcjonuje, a wyświetlenia leciały, dzieciom się to podobało. No i naprawdę ten content w mojej opinii był serio słaby. Sam nagrałem tego typu może z dwa filmy i strasznie tego żałuję, bo to w ogóle wyszło to fatalnie. Wszystkie te reakcje musiałem udawać i myślę, że Palion czy Karolek nagrywając tego typu rzeczy też nie byli szczerzy i też raczej ich to tak faktycznie nie ciekawiło. Jego obecny content moim zdaniem jest serio słaby i to jak kiedyś Palion nagrywał, a jak nagrywa teraz jest duża różnica. Kiedyś widać było tą pastię, dzisiaj widać głównie zarobek. No i te jego miniaturki, już nieraz mówiłem, moim zdaniem totalnie skręcają i odstraszają, żeby wejść w ten film. Tak samo właśnie jego, nie wiem, przywitanie, całe gadanie w tym filmie, jego zachowanie jest takie strasznie dziecinne. Wiadomo, dzieciom się to spodoba, no bo przecież ten content kieruje pod 10-latki. No ale dla starszych osób myślę, że
taki content nie jest już odpowiedni i unikają raczej tego typu contentu, więc kiedyś Palion myślę, że nagrywał nawet czasami dla starszej publiki, bo widziałem po komentarzach, że starsi ludzie też się znaleźli w komentarzach, a obecnie no to są to same dzieci i generalnie serio. W mojej opinii ten content jest tragiczny, zdania mojego nie zmienicie. Podsumowując, krytykuję Paliona z powodu tego, jaki content obecnie tworzy, a druga sprawa no to jest kopiowanie piosenek z zagranicy i to są dwa główne powody, dlaczego tak bardzo tego Paliona skrytykowałem. Mam nadzieję, że już wam to wyjaśniłem, a teraz przechodzimy do mojej osobistej kopii, jaką jest Marek Podgórny. Marek to twórca, który posiada 1800 subów na swoim kanale, ale ja nie patrzę na to, ile ma subów. Tu chodzi tylko i wyłącznie o content, jaki obecnie prowadzi. Zaczęło się od niewinnego prowadzenia contentu komentarzy na shortsach i... Ten YouTuber jest ziodziełem, zobacz na ciebie. Ty suba, a zobacz, co się stanie. Ale do widzę, zapytasz na ciebie, ten YouTuber jest ziodziełem. Nic o tym nie mówiłem, nie przyczepiałem się, no bo przecież sam zaczerpnąłem ten content od RSIT, więc to by była hipokryzja z mojej strony, gdybym wypomniał Markowi, że kopiuje ode mnie. No i zaczęły się te shorty, w których oceniał innych YouTuberów, Paliona, Vito, Reziego i tak dalej. To był właśnie jego content, ale niedawno wypuścił disa, uwaga, uwaga, na Paliona. I jeszcze się pytał ludzi, czy chcą disy V2. Ja się w ogóle zastanawiam, czy on wie, co to jest dis V2. Ja zrobiłem drugiego disa. Zrobiłem wcześniej pierwszą część, a potem wypuściłem drugą. A on od razu mówi, że zrobi dis V2. Wczoraj wypuścił on disa na Vito. Jakbym gdzieś to wcześniej widział. Kto ostatnio wypuścił dis na Vito i dis na Paliona? No chyba ja. Nawet miniaturki są podobne. Okej, napisał w opisie, że są inspirowane mną, za co szacun, ale mimo wszystko nawet miniaturki musisz skopiować, nie możesz wymyślić własnego stylu? A co jeszcze? W shortsach zaczął używać do komentarii tego samego gameplayu co ja. No to już jest moim zdaniem przesada i to jest taka już totalna kopia. Bo ja inspirując się LSIT wziąłem zupełnie inny gameplay, mam inne argumenty i inaczej się wyrażam w tych swoich shortsach. W przeciwieństwie do LSIT nie używam wulgaryzmów i po prostu inaczej argumentuję danego twórcę. A tutaj Marek nie dość, że skopiował gameplay, miniaturki, robi disy tak samo jak ja. Marek, ja rozumiem, że lubisz mój kanał i lubisz to, co robię, inspirujesz się, wszystko spoko, ale naprawdę zaczynasz mnie coraz bardziej kopiować, to raz. A dwa, że osoba, jaką jesteś ty, czyli z wadą wymowy i bierzesz się za komentarz, no to trochę nie idzie w parze z racji tego, że nikt cię nie rozumie, każdy z ciebie ciśnie bekę, bo mówisz coś w stylu tiknij suba, łapkę w górę zapłaszam na dupę na Facebooku, no to sorry, ale nikt nie będzie cię brał poważnie. Tak samo te disy, chłopie, tego nikt nie rozumie, ty nawet nie wiem, nie wymyślisz tekstu, lecisz na freestylu, nie trzymasz się bitu, nikt cię nie rozumie, no po prostu to jest fatalne, nie oszukujmy się, dlatego proszę cię, ja na twoim miejscu już dawno bym to zostawił. Moi drodzy, wielkie dzięki za obejrzenie, jeżeli materiał wam się spodobał, to wiecie co robić, łapeczka w górę, możecie zostawić suba tam na dole, no i zapraszam was na mojego Instagrama, drugi kanał, Discorda, wszystko jest w opisie. No i co, my widzimy się w kolejnym odcinku, w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie ich mniej, bo mam dosyć mało czasu niestety, ale myślę, że coś tam jeszcze się pojawi, także bang.